Ja nazywam się Artur Strzelecki i poprowadzę dzisiaj zajęcia z marketingu internetowego. Porozmawiamy sobie wszyscy wspólnie na ten temat, czym marketing internetowy jest, czym się różni od marketingu takiego klasycznego. Będziemy dużo rozmawiali, bo tak naprawdę slajdów jest niewiele, a tutaj jest nasza pomoc, będą wolontariusze podchodzili z mikrofonami i będziecie mogli wypowiadać się też na te tematy, które będziemy omawiali. Zatem, czym tak naprawdę marketing internetowy jest? Proszę, tam pierwsza osoba, podnieś rękę wysoko, tak żeby można było dostrzec, kto chce odpowiedzieć. Marketing internetowy jest to rodzaj promowania danego przedmiotu bądź firmy też. Dobrze, dziękuję. Może jeszcze posłuchamy tak. Moim zdaniem to jest handel w internecie, najróżniej się. Handel, dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Czym marketing internetowy jest? Jest to sprzedaż, na przykład z daleka można coś kupić w internecie, a nawet nie wiesz, że to jest w jakimś sklepie. I masz to kupić po prostu przez internet i to zostaje przy sobie do ciebie po prostu. Dobrze, dziękuję. Czyli coś kupujemy przez internet. Czyli powiedzieliśmy sobie o promowaniu, o handlu, o kupowaniu. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które tu zostały wymienione, są składnikami marketingu internetowego. Proszę, mam jeszcze kolejną wypowiedź. Jest jeszcze sprzedawanie. Sprzedawanie. To handel, sprzedaż są bardzo podobne, bo możemy handlować między sobą, na przykład na aukcjach internetowych, a możemy wyłącznie kupować w sklepie. Jest to bliskie sobie, ale nie do końca identyczne. Marketing internetowy działa głównie w internecie. Tak naprawdę wyłącznie w internecie działa. Bo samo pojęcie, jakim jest marketing, również funkcjonuje. I co wchodzi w skład marketingu, jest na następnym slajdzie. Mam nadzieję, że się włączy. Tak. Na następnym slajdzie mamy cztery podstawowe składniki marketingu, ale także marketingu internetowego, czy marketingu w internecie. Teraz porozmawiamy sobie o tych czterech rzeczach. Widzimy tutaj produkt, dystrybucję, cenę i promocję. I teraz ja bym chciał zapytać, czym jest produkt, waszym zdaniem? Co to jest produkt? Proszę, tutaj pan w zielonej koszulce. Produkt jest przedmiotem handlu. Bardzo dobrze. Produkt służy do zaspokojenia naszej potrzeby. My możemy chcieć coś kupić, tak? Mam ochotę dzisiaj kupić sobie tabliczkę czekolady. Idę i kupuję tą czekoladę. Kupiłem produkt. Ale powiedzcie mi, jaki produkt sprzedaje fryzjer? Usługa. Usługa, dobrze. No ale jak ta usługa się u tego fryzjera nazywa? Obok może koleżanka. Robi różne fryzury. Bardzo dobrze. Mamy w zakresie produktów, mamy towary, czyli rzeczy namacalne i mamy usługi, na przykład poradę prawniczą czy usługę u fryzjera. Więc to są produkty. Dobrze, teraz dystrybucja. Czym może być dystrybucja? Proszę tutaj panią. Dystrybucja to może być sprzedaż produktu. Dobrze, a jeszcze byśmy chcieli rozwinąć, czy może być dystrybucja? Jakieś pomysły? No ja wiem, że to jest takie poniekąd może i trudne słowo, ale może komuś się nasuwają jakieś myśli. Proszę tam panią. Sprzedaż czegoś. No to już... Dobrze, powtórzone. Jesteśmy pewni, że to jest sprzedaż. Tylko czy to jest sama sprzedaż? Tutaj może spróbujemy.
rozprowadzanie czegoś na rynku internetowym? Bardzo dobre określenie. Rozprowadzanie czegoś, może jeszcze pytanie? Dystrybucja to tak naprawdę produkowanie jeszcze produktów różnych. Dobrze, dziękuję. Zwróciliśmy uwagę na rozprowadzanie czegoś. Dystrybucja to tak naprawdę dostarczenie tego produktu, czyli powiedzmy jest albo towar, albo usługa, dostarczenie w miejsce, w którym my je albo kupimy, albo skorzystamy z tej usługi. To jest dystrybucja. No wiadomo, jak dystrybucja w regularnych sklepach wygląda, to wiemy. Przyjeżdża jakaś ciężarówka, rozładowują palety i układają towar na półkach. Tak? No u fryzjera dystrybucja produktu wygląda troszkę inaczej. Klienci przychodzą do fryzjera i tam korzystają z jego usług. Także już mamy pojęcie, na czym polega dystrybucja. Cena. No myślę, że to jest bardzo oczywiste. Proszę tutaj kolegę w czerwonym spektrze. Wartość jakiegoś produktu. Bardzo dobrze. Wartość jakiegoś produktu. To co jeszcze powiemy o cenie? Może tutaj proszę panią, tak? Rzecz, cena, za którą chcemy sprzedać ilość pieniędzy. Za jaką ilość pieniędzy chcemy coś kupić? Dobrze. To może tam w czarnej koszulce, ale czwarta osoba od brzegu. Cena to jest kwota, jaką musimy zapłacić przy kupnie produktu, przy nabyciu usługi lub produktu. Teraz posłuchajcie kilku zdań takich, jak cena się zachowuje. Bo my idąc do sklepu, jesteśmy skłonni wydać jakąś sumę pieniążków na jakiś produkt. Tak? Znamy jego cenę, jesteśmy skłonni go kupić za tą cenę. Natomiast sprzedawca musi ustalić, za jaką cenę może sprzedać ten produkt, tak aby on się sprzedawał. Czyli ani nie może być za drogi, bo nie znajdą się osoby, które będą chciały go kupić, ale też nie może być za tani, bo ktoś sobie pomyśli, no tani rzeczy ja nie chcę kupować. Więc cena musi być taka kwota, za którą ja się zgodzę kupić, a sprzedawca zgodzi się sprzedać. Ale w praktyce wygląda to jak? My chcemy płacić więcej czy mniej? Nie. Bardzo dobrze. A sprzedawca chce zarobić więcej czy mniej? Nie. Czyli widzimy pewną niezgodę, prawda? I to jest zazwyczaj z tą ceną najwięcej problemów. Ale przejdźmy do następnego elementu marketingu, do promocji. Co to będzie promocja? Proszę tutaj kolega w czarnym sweterku. Promocja to jest, powiedzmy, obniżenie jakiejś ceny o parę procent albo... O, bardzo dobrze powiedziane. To jest taka promocja w danym momencie. Świetnie. Tutaj proszę kolegę w zielonym. Promocja to jest na przykład dwa w cenie jednego, albo coś w tym stylu. O, dobrze. Dwa w cenie jednego. Może tutaj pan paseczki. Promocja to jest też na przykład reklamowanie produktu. Bardzo dobrze. Reklama produktu i może jeszcze tutaj nie. To teraz może po tamtej stronie. Tam pan w jasnym, szerzonym sweterku. Zniżenie ceny na potrzeby kupna czegoś. Gdybyśmy chcieli powiedzieć coś o promocji, ale nie uwzględniamy teraz ceny, bo przed chwilą o cenie rozmawialiśmy. Promocja, ale nic nie mówimy o cenie. Może tutaj proszę w żółtej koszulce. Sprzedawca przez robienie promocji namawia klienta do kupna danego produktu. Zgadza się, bardzo dobrze. Tak, przypomniało się, to świetnie, to proszę tutaj. To na przykład promowanie swojej firmy w internecie. Też, bardzo dobrze. Proszę, bo tak usilnie się zgłaszacie jeszcze i posłuchamy, co macie do powiedzenia tutaj. Tylko trzymajcie rączkę w górze do końca, bo potem nie wiadomo. Czyli na przykład, jeśli sprzedawca daje cenę za drogą i dlatego, że chce zarobić, to klient nie chce tego kupić, bo uważa, że to jest za drogie, więc żeby pójść na kompromis, sprzedawca weźmie, zrobi promocję,
tam da o 50%, a tak naprawdę o mniejszą cenę zmniejszy. Klient to kupi, a sprzedawca będzie zadowolony. Dobrze, dziękuję. To teraz parę słów sobie powiemy o tym. Na razie opuśćcie rączki, ale jeszcze będziemy rozmawiać. Powiedzieliśmy sobie, jak wyglądają składniki marketingu. O, to są cztery podstawowe składniki marketingu. A teraz spróbujmy sobie powiedzieć o tym, jak te składniki marketingu mogą wyglądać w internecie, no bo przecież chodzi o marketing internetowy. I teraz zobaczmy, co może być produktem w internecie. Co może być produktem, ale taki, nie myślcie, że i mogę go kupić w rzeczywistym sklepie i w internetowym, ale pomyślcie nad produktami, które na przykład tylko w internecie mogę kupić. No to może pan proszę, panią z brzegu. Strony www. Mogę kupić stronę internetową, zgadza się. Proszę tutaj. Jakaś akcja pieniężna, czy coś takiego? No może być akcja pieniężna. Można kupić jakieś wykłady internetowe. Można. Skrzynkę. Podaj tam jeszcze mikrofon, no. Na przykład jak jakaś gra normalnie oryginalna z płytą kosztuje na przykład 150 zł, to za 100 zł można sprzedać stronę internetową, gdzie można to ściągnąć. Te produkty też możemy kupić, prawda? Możemy kupić ubrania, możemy kupić samochód, możemy kupić sprzęt do kuchni na przykład, albo płytki do łazienki. Takie rzeczy też możemy kupić, czyli wszystkie produkty klasyczne, no ale nie wszystkie usługi, prawda? No, to fryzjera nie pójdziemy przez internet, prawda? To akurat się nie da. To nie będzie naszym produktem w marketingu internetowym. Dobrze, dystrybucja. Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że to jest dostarczenie tego towaru, tak? Rozprowadzenie go. W jaki sposób teraz dostarczyć produkt przez internet? Proszę tutaj. Produkt przez internet. Jak dostarczamy go? Wysyłką. A jaką wysyłką? Przez pocztę. No dobrze. Zgadzam się. Przychodzi do nas prosto do domu. Proszę tutaj pani w sweterku fioletowym. Jeśli zamówimy jakąś grę, no to na komputer nam przyjdzie. O właśnie, bardzo dobrze. Prosto na nasz komputer może przyjść ten produkt. Nikt go nie musi nam przynosić. Proszę tutaj. Odbiór osobisty. Czyli jadę gdzieś tak i odbieram. No tak. W naszej okolicy jest wtedy. W miejscowości jest podany adres. Właśnie. Szukamy czegoś, gdzie jest do kupienia to blisko. Tam u góry pan w koszuli w kratkę chyba, tak? Można przez pośrednika kupić. Przez pośrednik poda. Dobrze, no dowiezie nam do domu. E-mailem też nam może przyjść. Dobrze, na razie o dystrybucji wiemy, że wygląda to no, nie do końca w taki sposób jak w klasycznym sklepie, że sami przychodzimy i kupujemy. Wygląda to tak, że przychodzi albo do naszego domu poczta albo kurier, albo prosto na nasz komputer ściągamy jakiś plik czy grę, albo przysyłają nam to e-mailem. Dobrze. Cena. Teraz pytanie będzie takie. Czy cena w internecie jest niższa czy wyższa? No tak jakbyście chórem powiedzieli. Niższa czy wyższa? Niższa! Bardzo dobrze. Jak myślicie, dlaczego jest niższa teraz? No teraz trzeba powiedzieć dlaczego. Nie musimy płacić za to, że ktoś w tym sklepie siedzi i czeka, aż my to kupimy. Jest łatwiej posłać przez internet, bo strony są interaktywne. Bardzo dobrze, czyli nie mamy kosztów obsługi. Proszę tak, panią tutaj, tak. Wyżej. No, tak, zgadza się tu. Można licytować. Można licytować. Bardzo dobrze. Zostawmy cenę teraz w spokoju. Teraz promocja. Powiedzieliśmy sobie parę słów o tym, jak wygląda promocja taka zwykła, a jak wygląda promocja w internecie teraz. Promocja w internecie, dobrze. O, tam jeszcze pani w środeczku, tam między trzema, trzy osoby.
to na przykład, że jakiś produkt jest za drogi i ludzie go nie chcą kupować. I na przykład zmniejszają cenę, aby więcej ludzi go kupiło. Słusznie. Może jeszcze tutaj z brzegu. Bo jak jest ten, jak są dwie paczki chipsów w cenie jednego, może być. Wtedy jest promocja. No dobrze, ale pomówmy sobie o promocji w internecie, tak? Bo chipsów raczej nie kupimy przez internet. Promocja w internecie. Proszę tutaj. Tutaj. Jak na przykład mamy, że ktoś obniża ten, ma swoją stronę internetową, żeby więcej ludzi kupowało w tej stronie, te rzeczy. Zgadza się, dobrze. To teraz ja powiem kilka słów na temat promocji, bo tak naprawdę wiele osób łączy marketing w internecie z promocją. Znamy coś takiego jak banery reklamowe, takie wyskakują nam animacje na stronach internetowych, albo teksty zachęcające kup teraz, albo otwórz stronę. To też jest forma promocji i też zachęca do kupienia jakiejś usługi czy towaru. W internecie jest o tyle łatwiej, że my, korzystając z internetu, sami mówimy, co tak naprawdę chcemy kupić, jeżeli jesteśmy zainteresowani kupnem czegoś. A jak mi zadał takie pytanie, gdzie najczęściej szukamy informacji? Gdzie najczęściej szukamy informacji? No, może teraz z prawej strony, tutaj panią z brzegu w blond włosach. W internecie. No, w internecie, ale jak ta usługa się nazywa? Gdzie pytamy konkretnie? Google, tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to już padła odpowiedź na głos. Szukamy informacji w Google. No a dlaczego tam akurat szukamy? Bo zazwyczaj w Google wiedzą, prawda? I teraz mam parę pytań przygotowanych takich na temat Google. Google jest wyszukiwarką internetową, która bardzo pomaga w marketingu internetowym i bardzo pomaga w promocji. Popatrzcie sobie na te pytania, które są tu przygotowane odnośnie Google, bo mamy cztery pytania. Zastanówmy się, czy ufamy Google. Tak. Zgadza się. Nie? No to powiedzmy, czemu ufamy lub czemu nie ufamy. Może tutaj, tak na dwie ręce proszę. Czemu ufamy, a czemu nie? Ufamy dlatego, że w Google możemy znaleźć bardzo dużo rzeczy, a jakby mieliśmy szukać tego na własną rękę, na przykład szukamy jakiegoś telefonu, numeru i szukamy tego w książce telefonicznej i szukamy Kowalskich, no to Kowalskich może być bardzo dużo. Słusznie, dobrze. Może jakaś inna wypowiedź tam pani na samej górze. Może przygotujcie z lewej strony tu pana w środku. Bo w Google jest strasznie dużo informacji. W encyklopediach na przykład byśmy nigdy tyle nie znaleźli, co w Google. Tak, zgadza się. Kolejna wypowiedź. Ja uważam, że tak można uważać, ale nie do końca, bo jak nie patrzę, Google są robione przez ludzi, a człowiek może się pomylić. Nie wszystkie informacje są pewne. Słusznie. Google są robione przez ludzi, zgadza się. Może jeszcze tam pan pierwszy z brzegu. O, właśnie. W Google można coś kupić, ale na przykład jak chcesz coś kupić, to może być coś takiego jak oszust w Google. Bo są wszystkie strony się wyświetlają i najlepiej sprawdzić na przykład na Allegro średnią cenę towaru. Nim zaczniesz coś kupować przez internet. Dobrze, to jeśli... To jeśli byśmy wykorzystywali do zakupów. Dobrze, powiedzieliśmy sobie, że tak, zwykle szukamy informacji. Jeszcze będziemy odpowiadali na pytania w związku z Google. Albo szukamy informacji i je znajdujemy, bo jest więcej niż w jakiejkolwiek encyklopedii, gdy szukamy o osobach, albo produktach, albo o miejscowościach. No, a zwykle to który odnośnik klikamy? Pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty? Pierwszy! Czyli ufamy, że na pierwszym miejscu znajdzie się odpowiedź. Dobrze, to przejdźmy do drugiego pytania. Czy Google jest dobry? Proszę, tutaj pan w czarnym. Google to jest dobry program, lecz ludzie to robią
Niektórzy mogą oszukiwać tak dla zabawy, a czasem po prostu się pomylą. Zgadza się, zgadza się. To może teraz tam z lewej strony pan leży na skaterku. Tu może pani na samej górze też. W większości Google wyskakują na pierwszym miejscu te rzeczy, które szukamy na początku, ale nie zawsze tak jest, ponieważ komputer może się pomylić i nie to, co chcemy wyszukać. Zgadza się, tak? No właśnie, ta strona nie jest bardzo dobra, to znaczy czasem jest dobra, a czasem nie, bo dosyć często nas nie rozumie, jak chcemy coś wyszukać. To właśnie nie zrozumie tego, co tam napisaliśmy, no i co innego wyświetlę. Słusznie. Teraz wróćmy do tego pytania. Mamy argumenty za, dlaczego może być dobry, ale może też się okazać, że my szukamy informacji, a na tym pierwszym miejscu jest informacja no, fałszywa, albo ktoś sprawił, że ta informacja jest fałszywa. Teraz na trzecie pytanie to może ja wam odpowiem, bo nie do końca możecie być świadomi, co może Google, ale wszystko, co tam wpisaliście od samego początku, jak zaczęliście używać wyszukiwarki, wszystko jest zapamiętane. I Google wie o was wszystko. I mało tego, Google wie, że to wpisaliście wy. I wie to o wszystkich ludziach na całej Ziemi. Nie wiem, czy myśleliście o tym w ten sposób, ale on wie wszystko. I ostatnie pytanie, czy ja osobiście mogę wpłynąć na to, żeby coś się pokazało wyżej albo niżej? No bo ja też mam swój interes na przykład i też chcę coś sprzedać, kupić, czy ja mogę na to wpływać? Proszę, tu w pierwszym rzędzie pan. Można stworzyć stronę internetową i jakąś popularną, wtedy ona będzie na pierwszych miejscach. Słusznie, kiedy strona internetowa będzie popularna. Teraz chcę pokazać taki przykład. Słuchajcie, ja jestem zainteresowany kupieniem zegarka. Mieszkam w Katowicach. To co powinienem wpisać w Google'ach? Co bym wpisał w Google'ach? Tak na głos jeszcze. Katowice, zegarek, zegarek, Katowice. Zgadza się. Popatrzcie sobie, ja to wpisałem wczoraj. No i gdzie są te wyniki, które normalnie powinienem dostać? Ja szukam na jakieś pierwsze, drugie, trzecie miejsce i co widzę? Widzę, że tutaj są firmy, które płacą za to, bo są wyniki sponsorowane. Tutaj widzę firmy, które również płacą za to. A tu widzę mapkę i też nie wiem, skąd się to wzięło. A te wyniki, które zwykle powinienem zobaczyć, one się tu zaczną dużo niżej, bo widzimy, pasek przewijania jest tutaj, nie? Także widzimy, że Google no, pokazuje mi coś innego niż ja zwykle jestem przyzwyczajony. A sprawa była prosta, ja szukałem zegarka. Chociaż poniekąd mi to ułatwia, bo pokazał na mapce, nie? Że no, zawsze numer telefonu jest do tego miejsca i gdzie na mapce mogę to znaleźć. Proszę, tam jest jakiś komentarz. Proponuję zjechać niżej. Bliżej wyniku. No tak, ale powiedzieliśmy, że klikamy ten pierwszy zwykle, prawda? Nie szukamy niżej. Ja jestem ufam Google. Tak, zgadza się. To wszystko zależy od haseł. To jeśli chodzi o Google, to będzie już prawie wszystko, bo wy w naszym wiecie więcej niż ja na temat Google. I teraz jeszcze parę chwil poświęcimy na temat różnych działalności internetowych, które można prowadzić w internecie. Usługi internetowe, takie klasyczne grupy. Jakbyśmy chcieli wymienić, albo no, opisać najpierw, co to jest bankowość elektroniczna, waszym zdaniem, bankowość elektroniczna. Proszę tutaj, albo tam, w białym bluzce, na samej górze, na samej górze. Na przykład przelewy elektroniczne bankowości. Bardzo dobrze. Bankowość elektroniczna to między innymi przelewy. Proszę tutaj w środku. To jest coś takiego, że możemy sobie na przykład założyć konto w jakimś banku i przez internet z niego korzystać.
Bardzo dobrze. Czyli konto w banku internetowe. Internetowe konto w banku. Może proszę tutaj z przodu jeszcze. Że można sprawdzić stan konta oraz można zrobić przelewy, zapłacić za coś, tak jak mówiliśmy, że na przykład jak płacimy, kupujemy coś, to możemy zapłacić przez ten konto. Bardzo dobrze. To jest bankowość elektroniczna. Konto w banku, przelewy, sprawdzanie stanu konta. Dobrze. Teraz takie może trochę magiczne hasło. Sieci społecznościowe. Co to może być? Proszę tutaj pan koszulce w paski. Sieci społecznościowe to na przykład nasza klasa albo Facebook. Bardzo dobrze. Służą one do komunikacji między ludźmi. Tak, bardzo dobrze. Podejrzewam, że większość z was ma konto na naszej klasie, prawda? Dobrze. A jak wygląda sprawa z kontem na Facebooku? Na Facebooku chyba można od ilu lat? 13 lat, nie? Także chyba część z was może, a część jeszcze nie może mieć konta. I tak samo jest z bankowością elektroniczną. W jakim wieku mogę założyć konto w banku? Za zgodą rodzica w wieku 13 lat mogę założyć konto w banku. Są takie banki. Dobrze. I teraz handel elektroniczny. Przy czym handel elektroniczny mamy podzielony na jakby dwie grupy. Co to będą sklepy internetowe, a co to będą aukcje. Dobrze, proszę tutaj pani w specjalistku w paski. Że sklepy internetowe to się tam kupuje, dajmy na to taki sklep spożywczy, że się kupuje jedzenie. I kupował ktoś jedzenie przez internet? No jest to sklep. No dobrze, no. To proszę, tutaj. W czerwonym sweterku. Ja widziałam klocki napisane na internecie. To ja chyba kupuję w innym internecie niż wy. Dobrze, proszę, tutaj pani się tak dzielnie zgłasza. Są też licytacje co do aukcji. No to dobrze, to jest grupa druga. To może tam u góry jeszcze pan czwarty od brzegu. Sklepy internetowe to są właściwie takie, gdzie prywatny sklep sprzedaje swoje usługi, takie na przykład jak przez internet Empik jakiś czy coś, że można zamówić. Zgadza się. I teraz ja jeszcze powiem parę słów o handlu elektronicznym, bo to wygląda tak. Jeżeli mamy sklep taki spożywczy pod blokiem, no to wiemy, że ten sklep tam jest, wiemy, jakie ma towary i jeżeli jest taka potrzeba, to idziemy do niego. Natomiast ze sklepem internetowym sprawa wygląda tak, że ja mogę założyć sklep internetowy, mogę do niego wprowadzić dużo towarów, ale gdzie będą klienci? Klienci muszą się jakoś dowiedzieć o moim sklepie internetowym. I o tym wcześniej mówiliśmy, to jest ta promocja, tak? Jeśli chodzi o aukcje internetowe, to teraz moje pytanie, czy wy możecie brać udział w aukcjach internetowych? A od jakiego wieku? Allegro Junior jest, tak? Ile to jest lat? 13 lat, czyli część z was mogłaby już tam za zgodą rodziców oczywiście wziąć udział. Dobrze, to praktycznie tyle, jeśli chodzi o materiał, jaki omówiliśmy teraz w trakcie tego wykładu. I przejdziemy teraz do warsztatu.